Witajcie, dziś na szybką i dość dynamiczną wycieczkę za granicę wybierzemy się ciekawą A4. Przed Wami taka biała strzała. Audi A4 B7 z silnikiem 3.2 FSI, rocznik 2005. Pod maską tego samochodu znajduje się naprawdę bardzo ładnie brzmiąca V6, moc 255 koni mechanicznych, moment obrotowy 320 Nm. Ten samochód już jest dość dynamiczny. Pierwszą setkę osiąga w 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 250 km na godzinę, bo ogranicznik elektroniczny. Wcześniej przygotowałem też dla Was taką małą próbkę, dlaczego w sumie też warto rozkminić taką A4 z 3.2 V6 pod maską. W sumie to nie wiem, czy mikrofon w 100% oddał ten dźwięk, ale uwierzcie, to auto brzmi naprawdę fajnie. Wydech oczywiście jest tutaj tak troszeczkę zmodyfikowany. Ale nie ma przypału, tym autem wciąż spokojnie można podróżować na co dzień. Modyfikacja dodała po prostu temu dźwięku troszeczkę więcej smaku. Nie ma popeliny, jest kultura. Z racji, iż na moim kanale po raz pierwszy pojawia się A4 B7, no to najpierw tak szybko przyjrzymy jej się z bliska. No to proszę bardzo. Dziś na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie taki oto biały kieł sobie stoi. Można powiedzieć taka małyszówka po procesie odibiszowania, jak już jesteśmy przy celebrytach, czyli po przejściu takiego gruntownego liftingu. No ale nie jest to B6, tylko już B7. Także jak widzicie, mamy tutaj już zmieniony przód, jak i również zmieniony troszeczkę tył. Oczywiście są tutaj pewne modyfikacje z zewnątrz, przykładowo dołączony jest taki tutaj doklejony dyfuzor, zmieniony jest układ wydechowy, czarne szyby, mamy tutaj też polerowane felgi MAM. Myślę, że samochód wygląda dość agresywnie i zadziornie, idzie w parze z tym, co jest pod maską. Proszę bardzo, pod pokrywą silnika 3,2 litra FSI, V6, nie jest to... Na A3-2. 255 koni. No właśnie. Myślałem, że diesel. Nie, nie, jadę właśnie ją na próbę autostradową, ją trochę tam zobaczyć, ile wyciśnie. Pod pokrywą silnika mamy tutaj dość duży silnik 3.2 V6 na bezpośrednim wtrysku. Także ciężko będzie tutaj, by było tutaj założyć instalację gazową. Jest to inny silnik niż w Golfie R32. Tutaj pojemność właściwie wynosi 3,1 litra, bo to jest 3123 cm sześcienne, a w Golfie R32 jest 3189 cm sześciennych. No i proszę bardzo, samochód, muszę przyznać, wzbudza dość duże zainteresowanie. Przed chwilą musiałem zrobić przerwę, ponieważ panowie tutaj podeszli auto obejrzeć nawet. No i co, kurczę, powiecie na to? Otworzymy sobie bagażnik, zobaczymy, jaki jest duży. Myślę, że wielkościowo jest optymalny jak na ten segment i te lata. Kształty ma dość regularne. Zamykamy. Zobaczmy sobie do środka. Przestrzeń pasażerska z przodu. Wnętrze w tym samochodzie jest dość ciekawe, bo granatowe. Może tego nie widać na nagraniu, ale jest rzeczywiście granatowe. Samochód ma 176 tysięcy km przebiegu. Boczek drzwiowy jest cały miękki, nawet na dole. Może nie jest to jakaś taka super miękkość, jeśli chodzi o ten element, ale jest to wciąż miękkie. Guziki nie są powycierane. No w ogóle dźwięk zamykania i otwierania drzwi elegancki, pełny, nie ma tutaj żadnego rezonansu z tyłu. Też jest tak samo. Boczek z tyłu analogicznie tak jak z przodu. Mamy tutaj szczotkowane aluminium. Przestrzeń pasażerska z tyłu. Wsiądziemy sobie. No muszę przyznać, miejsca tutaj za wiele dla dwumetrowca nie ma. Dwumetrowiec za dwumetrowcem raczej będzie miał tutaj problem
z podróżowaniu w dłuższych trasach. No mieszczę się tutaj generalnie, ale no kurczę, jest ciężko. Rzut oka z tej perspektywy. Prosto i na temat. Normalna deska rozdzielcza. Podłokietnik. No dobra, przesiądziemy się do przodu. Tak mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrolhead. Mimo, że mamy tutaj szyberdach, to jeszcze mam miejsce nad głową. Pozycję za kierownicą możemy znaleźć poprawną bardzo łatwo. Czteroramienna, multifunkcyjna kierownica. Zwróćmy uwagę, że tutaj też mamy manetki. Samochód skonfigurowany jest z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów Tiptronic. Według mnie biegi tutaj szybciej zmieniają się, gdy korzystamy z manetek, a nie jedziemy na D czy na S. Jeśli chodzi o materiały, to góra deski rozdzielczej jest miękka, szczotkowane aluminium. Tutaj, no tutaj jest akurat twardy plastik, tutaj też, ale wszystko, jak tutaj nawet szarpiemy, tunel nawet środkowy, wszystko jest bardzo solidnie spasowane. Schowek taki symboliczny, ale jest miękko wykończony, miękko zjeżdża w dół, zmieniarka CD. System multimediów włączymy sobie, tylko żeby nam nie buchnęło muzyką z głośników. W ogóle radio w tym samochodzie gra naprawdę bardzo ładnie, zaskakująco ładnie. Popielniczka, wszystko działa tutaj miękko, z gracją. Podłokietniki są na odpowiednich wysokościach, schowek, podłokietnik jest regulowany. Włączmy sobie zapłon. No i proszę bardzo, pomiędzy licznikami mamy tutaj już kolorowy wyświetlacz. Standardowo chyba w B7-ce jest tutaj on monochromatyczny, taki czerwony. W B6-ce taki właśnie był. No tutaj jest on kolorowy. Ciekawe, że w Audicach z tych roczników często możemy spotkać powycierane guziki tutaj w centralnej części. Ach, matko święta, nie wspomniałem chyba wcześniej, że ten samochód ma napęd 4x4 quattro, więc jest to prawdziwe. Bo jak już mnie wiele osób poinformowało, Audi bez quattro to nie Audi. No i dobra, to odpalamy silnik. No kurczę, jak on brzmi, skubaniec. No dobra, D. Zmniejszymy sobie troszeczkę nawiew, żeby nam nie szumiało, ale też tak, żebyśmy się nie ugotowali optymalnie. No i ruszamy. GPS-ik, proszę bardzo. Parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ale dzisiaj na próbę autostradową bardzo dużo ludzi się ustawiło w kolejce. Wszyscy się patrzą. No, sami są ciekawi, ile wycisną. Niektórzy myślą, że ja tutaj mieszkam na zapleczu stacji benzynowej. Ale to nieprawda, dementuję wszelkie plotki. Chociaż jakiś food truck petrolheadowy mógłby tutaj kiedyś stać. Naturalnie byłaby w nim w ofercie tylko kołbasa. No kurczę, pieczony. Muszę przyznać, poprawimy sobie jeszcze kamerkę, na wszelki wypadek. Muszę przyznać, że ten silnik z tym wydechem, gdy wkręci się na obroty, to brzmi troszeczkę jak taka Porszawka 911, naprawdę. Może bez takiego charczenia charakterystycznego dla silników boxer w Porsche, ale coś w ten deseń. Jeszcze polska strona, 80. O, kontrole jakieś. Ale my się nie przejmujemy. To jesteśmy stałym gościem, przecież rezydentem wręcz. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Kamera GoPro nagrywa bardzo fajnie. Przed nami chyba jedzie nawet Audi S6. No proszę bardzo, ciekawe, czy to prawdziwe S6 czy nie. Niemieckie blachy. No może za chwilę zobaczymy. A skasujemy sobie jeszcze spalanie.
Jesteśmy już po niemieckiej stronie. No i od tego znaku możemy ładować koks do pieca. Klimatyzacja wyłączona. No auto zbiera się naprawdę bardzo fajnie. Już 200 km na godzinę. 210, 215. Tutaj sobie chwilę odpuścimy. Tutaj są zawsze takie jakieś pagórki. Bez sensu po nich cisnąć troszeczkę. No chyba, że mamy jakiegoś na przykład, nie wiem, potwora 500-konnego ograniczonego do 250. To spokojnie można, bo już tutaj można osiągnąć takim 250 km na godzinę. Jak na razie jedziemy sobie rozważnie 190-200. Taka bezpieczna prędkość. Prawy pas. Ciśniemy bez stresu. Bardzo fajnie tutaj chodzi wydech. 212 według GPS-u już było. Muszę przyznać, że gdybyśmy... O, proszę bardzo, A6 C4 w wersji Avant. Oj, lubicie ten samochód. Widzę po wyświetleniach. Zwalniamy. Mówiłem, że tutaj nie ma co na razie cisnąć. Tutaj też Citroen, czy tam Citroen C4 czeka na odcinek specjalny. Bardzo dobrze, oglądajcie moje odcinki. Zawsze dowiecie się coś więcej, gdzie tutaj można pocisnąć, a gdzie warto odpuścić i sobie przykładowo sprawdzić spalanie. Jak na razie przy takiej dynamicznej jeździe 17,7. Ale wiadomo, po Polsce nikt tak nie podróżuje absolutnie, no bo maksymalnie możemy jechać 140. Złoty 90. Pojedziałem tak, jakbyśmy jechali 290, ale spokojnie. Nie martwcie się, zaraz ciśniemy. Tu będzie pierwszy zjazd. I w sumie teraz możemy depnąć. Tutaj jest podgórka, ale już warto się napędzić, naprawdę. Dobra, zwalniamy sobie. Hamujemy delikatnie. Po co używać tarcze i klocki. Jakieś wyprzedzanie. No dzisiaj ruch, kurczę, na A11 jest znaczny. Zobaczymy, do ilu uda nam się bujnąć. Na luzaku. Pogoda dzisiaj jest elegancka. Co prawda ciepło, 27,5 stopnia, GoPro się nawet jeszcze nie wyłączyło. Wiatr jest boczny, także nieistotne, czy będziemy jechać w stronę Berlina, czy w stronę Szczecina. Prędkość maksymalna powinna być podobna. No, maździoszka. Wyprzedzamy, zjeżdżamy i puszczamy. Sytuacja na drodze troszeczkę spokojniejsza. No nie, i znowu musimy odpuścić. Jestem zawiedziony troszeczkę, jaki dzisiaj jest ruch, ale to nic. Robim co może. No, auto w ogóle nie puchnie przy takich prędkościach. Non-stop, jak widzicie, po prędkości GPS się napędza. No
i zjeżdżamy na prawy pas. No nieubłaganie zbliżamy się do naszego odcinka specjalnego, gdzie będzie z góry. Fajnie by było być napędzonym prawie na maksa na szczycie górki, żeby z górki osiągnąć nawet troszeczkę ponad maks. No lecimy już prawie 250 według licznika. Elegancko. Szczyt górki. No i pusto i zjeżdżamy. No 200 ponad 60 musimy odpuścić. Ja pierdzielę, ten samochód chyba nie ma ogranicznika. 258 według GPS-u. Myślę, że jakby była dłuższa górka, dłużej byśmy jechali z górki, to spokojnie byśmy się rozpędzili do 265, może nawet 270. Nie jestem pewien. I to według GPS-u. No dobra. Zjeżdżamy, zawrócimy sobie i sprawdzimy prędkości obrotowe. No, akurat tutaj jest tunel, taki mały, więc trzeba zredukować, otworzyć okno. No, to jest życie. To jest, moi drodzy, właśnie życie. Wjeżdżamy z powrotem na A11, napęd quattro, także czujemy się tutaj w zakrętach bardzo pewnie. Przyspieszamy do 140. Paczka 4. Czekamy, aż skrzynia wrzuci najwyższy bieg, no i dobra. Prędkość obrotowa silnika przy 140 to 2768 obrotów, tak mniej więcej. Zwalniamy do 120. Oj, wydeszek tutaj nam się troszeczkę rozgrzał. Auto warczy nam groźniej. 120, 2400 obrotów. I zwalniamy do 90. Spokojnie, nie będziemy tutaj stresować kierowcy pojazdu ciężarowego. 90. No i 1800 obrotów gdzieś tak. Mam nadzieję, że próba autostradowa wam się podobała. Auto poradziło sobie z nią naprawdę bardzo ładnie. Ale to wciąż, myślę, nie było takie 100%. No ruch w stronę Szczecina jest bardzo duży, widziałem sprzeciwka, także już nie będziemy próbować jeszcze raz. 258 według GPS-u uważam za bardzo dobry wynik. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym jakimś odcinku.